Najlepsze efekty przynoszą wypełniacze, które stanowią nie tylko jak gdyby cement taki międzykomórkowy, które zespalają połączenia międzykomórkowe i pełnią tylko rolę wypełniacza, ale również takie, które mają funkcję stymulatora, a więc stymulują nasze własne fibroblasty do produkcji własnego kolagenu. Takimi wypełniaczami może być kwas hialuronowy, najpopularniejszy, ale również obecnie możemy dysponować na przykład kwasem polimlekowym, który właśnie jest doskonałym stymulatorem i może po nim nie występują natychmiastowe efekty, dlatego że jego działanie właśnie głównie opiera się na stymulacji naszych tkanek do produkcji własnego kolagenu. Kiedyś stosowane były wypełniacze permanentne, obecnie odchodzimy od tego. Rzeczywiście efekt po nich utrzymywał się bardzo długo, jednak nie jest to wcale sytuacja korzystna, dlatego że długo utrzymujący się materiał w naszej skórze, w momencie kiedy jednak nasza twarz z biegiem czasu się zmienia, zmieniają się proporcje tej twarzy, po pewnym okresie czasu może się okazać, że ten trwały materiał znajduje się w miejscu, w którym nie powinien. Dlatego w tym momencie stosujemy głównie preparaty niepermanentne, które ulegają biodegradacji po pewnym okresie czasu w naszym organizmie. Efekt po użyciu kwasu hialuronowego uzależniony jest od rodzaju skóry, która poddawana jest leczeniu, od wieku pacjenta, od trybu życia, ekspozycji na różne czynniki stresowe, dietetyczne czy używki. Najczęściej jednak po zastosowaniu kwasu hialuronowego efektem zabiegu cieszymy się około 9-12 miesięcy. Natomiast po zabiegu z użyciem np. kwasu polimlekowego efekt utrzymuje się dłużej, bo około do 2 lat. Każdy ma swoje własne predyspozycje, uwarunkowane m.in. czynnikami genetycznymi, odpowiednim trybem życia, narażeniem na stres, odpowiednią dietą czy narażeniem na używki. Jedni starzeją się nieco szybciej, inni wolniej. Na pewno wpływ ma na to odpowiednia pielęgnacja skóry. Jednak w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze efekty starzenia, możemy wspomóc się nieinwazyjnymi zabiegami medycyny kosmetycznej przy użyciu właśnie toksyny botulinowej, czy wypełniaczy, lub mezoterapii, czy innych zabiegów polegających na biorewitalizacji skóry. Natomiast musimy pamiętać, by jednak nie popadać w przesadę i korzystać umiejętnie z tych dobrodziejstw medycyny estetycznej i nie popaść w pułapkę, prawda? W momencie, kiedy nasza twarz stanie się już nienaturalna i przerysowana, należy pamiętać, by leczyć się jednak u jednej osoby, która dobrze pamięta, kiedy, w jakich odstępach czasu i jakie preparaty stosowała. To pozwala nam jak gdyby uniknąć nakładania się kolejnych zabiegów i uniknąć również działań niepożądanych czy powikłań.